Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Dziś jest ze mną w studiu Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Prezydenta. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ludzie piszą listy. Wczoraj takie dwa listy się ukazały. O jednym najpierw chciałem porozmawiać. To jest list pomorskich samorządowców do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym to samorządowcy zarzucają prezydentowi, że w swoim wystąpieniu niedzielnym na pogrzebie, tym takim symbolicznym pogrzebie Inki i Zagończyka, porównał ustrój komunistyczny do tego ustroju, który mamy w Polsce po 89 roku. No i w bardzo ostrych słowach to piętnują, nazywają, krytykują. Dodam tylko, że są tam podpisani prezydenci na przykład Gdańska, Sopotu, Słupska, burmistrzowie różnych ważniejszych miejscowości pomorskich. Pamiętajmy, że władze samorządów także są władzami politycznymi. Burmistrzowie, wójtowie, marszałkowie województw także pochodzą z pewnych partii bardzo konkretnych, a w przypadku Pomorza, jak wiemy, tamte samorządy są w większości opanowane przez polityków albo Platformy Obywatelskiej, albo blisko związanych z tą partią, także partią opozycyjną, także wobec głowy państwa, więc każda tego typu okazja jest przez tychże polityków w ten sposób wykorzystywana. To jest ten element czysto polityczny, czy wręcz partyjny. No ale jest też element merytoryczny, prawda? Jest także element merytoryczny, owszem. Natomiast wydaje mi się, że te sformułowania, które zostały zawarte w liście, są pewnego rodzaju interpretacją, wręcz nadinterpretacją słów pana prezydenta, który nie porównywał oczywiście tych 27 lat III Rzeczypospolitej do okresu komunistycznego. Mówił tylko o pewnym bardzo wąskim wycinku polityki historycznej, którą prowadzono przez owe 27 lat i która jest prowadzona dzisiaj także między innymi przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Mówił o pamięci i pielęgnowaniu pamięci o żołnierzach wyklętych. Przez te 27 lat tak, pamiętano o żołnierzach wyklętych. Pamiętali o nich niektórzy samorządowcy, pamiętały o nich niektóre organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, historycy, którzy się o nich upominali. Nie było tak oczywiście, że przemilczano całkowicie żołnierzy wyklętych i ich heroizm, ich poświęcenie. Natomiast mówimy o różnicy między postrzeganiu tamtej historii i mówieniu o historii powojennej PRL-u przez państwo, przez władze państwowe, jak władze państwowe się ale właśnie do tamtej historii ten zarzut odnosiły. Samorządowców odnosi się tak naprawdę przede wszystkim do chyba jednego sformułowania z wystąpienia prezydenta, czyli do tego słowa, że teoretycznie, że można było to słowo teoretycznie rozumieć tak, jakbyśmy również po 89 roku, czy jakby po 89 roku była kontynuacja tego ustroju narzuconego tak, przez zdrajców. Tak, ale słowo teoretycznie nie jest równoznaczne znaczne z postawieniem na równi właśnie tych 27 lat III RP oraz poprzedniego okresu reżimu komunistycznego. Absolutnie się z tym nie mogę zgodzić. Słowo teoretyczne zostało użyte, powtórzę to raz jeszcze, w bardzo konkretnym kontekście. W kontekście szerokiej polityki historycznej, oceny postępowania i zachowań żołnierzy wyklętych. Przypomnę dyskusję choćby o Armii Krajowej, czy o Narodowych Siłach Zbrojnych i o rzekomym antysemityzmie, który kierował często ludźmi, żołnierzami tych oddziałów. Dyskusji, która się toczyła między innymi na łamach jednej z bardzo opiniotwórczych gazet. Dyskusji, która nie znajdowała pewnego rodzaju kontry historycznej, czy też publicystycznej, prawda? Dzisiaj nastąpiło pewnego rodzaju odwrócenie tej sytuacji. Ja rozumiem, że chodzi, żeby tak dopowiedzieć, bo pan dyrektor używa takich okrągłych formuł, chodzi o jaką gazetę? Chodzi o Gazetę Wyborczą oczywiście. Wielu publicystów, wielu komentatorów, wielu polityków, wielu intelektualistów bardzo chciało patrzeć za wszelką cenę wyłącznie w przyszłość i bardzo chciało zapomnieć o przeszłości. Inaczej, chciało pamiętać tylko o tej złej naszej przeszłości. Chciało pamiętać o Jedwabnym, chciało pamiętać o Kielcach.
chciało, żebyśmy dyskutowali wyłącznie o ciemnych kartach naszej współczesnej historii, o tym, o winach. Czyli rozumiem, że to wystąpienie prezydenta było taką formą zrównoważenia, czy próby zrównoważenia? W pewnym sensie tak. Z jednej strony pan prezydent ma bardzo jednoznaczne stanowisko i bardzo często mówił o tym, co myśli o stosunkach polsko-żydowskich właśnie w kontekście jedwabnego, właśnie w kontekście pogromu w Kielcach. Tutaj nikt chyba nie ma wątpliwości, że według pana prezydenta to są winy, które powinniśmy przyjąć i o których powinniśmy mówić otwarcie. I tutaj żadnego marginesu wątpliwości nie ma ze strony pana prezydenta. A z drugiej strony pan prezydent bardzo wyraźnie mówi i nie boi się krytykować tych i nie boi się spojrzeć krytycznym okiem na ten właśnie okres 20 paru lat po obaleniu reżimu komunistycznego, w którym to okresie nie do końca dbano właśnie o pamięć niektórych polskich bohaterów, których zapominano często bezwiednie, a za to rzeczywiście uderzano w bębny takiej, jak to się w niedawnym czasie zaczęło określać, pedagogiki wstydu. Jak powiedziałem, ludzie listy piszą, zostawmy ten list. Pan prezydent też pisze listy. Wczoraj wysłał dwa bodajże listy. Jeden do prymasa anglikańskiego Wielkiej Brytanii, drugi do prymasa katolickiego. Tak się zastanawiam, jednocześnie wczoraj było chyba dwóch ministrów polskiego rządu w Londynie na rozmowach w związku z tymi zajściami czy z tymi atakami na Polaków, które tam miały miejsce. Czy ta forma przede wszystkim cokolwiek daje? Czy pisanie tego typu listów coś faktycznie powoduje? Czy to nie jest działanie czysto PR-owskie? Tak, no moglibyśmy się zastanowić, czy w ogóle dyplomacja ma sens, bo dyplomacja polega na werbalnym wyrażaniu pewnych chęci, żądań, postulatów. Kiedy się przywódcy światowi spotykają w takim czy innym, na takim czy innym forum, też powstają pewne komunikaty, apele, postulaty. Tutaj mamy do czynienia po prostu z działaniem dyplomatycznym. Czy to jest działanie PR-owskie? Tak jak mówił minister Waszczykowski słusznie, gdyby rząd polski siedział cicho i nic nie robił, to oczywiście pojawiłyby się zarzuty właśnie, że siedzi cicho i nic nie robi. Ale może trzeba wypośrodkować między siedzeniem cicho, a tak się zastanawiam też nad jednym elementem. Wiemy dobrze, że bardzo dużo zależy od tego, jaki komunikat dociera do opinii publicznej. Czy po prostu aż takie nagromadzenie tej aktywności i ministrów, i prezydenta nie sprawia, że te przypadki, oczywiście godne potępienia, ataków na Polaków, nagle urastają i stają się jakimś wielkim zjawiskiem. Czy faktycznie takie zagrożenie, pańskim zdaniem, występuje? Ja uważam, że to jest bardzo poważne zjawisko. Panie redaktorze, na pewno śledził to, co wypisywały choćby tabloidy brytyjskie, głównie w tym najgorętszym okresie kampanii przed referendum. W sprawie Brexitu, tak? Tak. Jak tam określano imigrantów, nie tylko z Polski, ale głównie z Europy Środkowo-Wschodniej. Jaką nagonkę rozpętano właśnie przeciwko przybyszom z zewnątrz. Dzisiaj mamy tego konsekwencje, niestety. Konsekwencje także słów niektórych polityków, którzy się zaangażowali w kampanię na rzecz opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, którzy używali może nie aż tak ostrego języka jak niektóre brytyjskie tabloidy, ale jednak no, przyczyniali się do tego, że atmosfera wokół imigrantów na wyspach bardzo się pogorszyła. Pogorszyła się do tego stopnia, że dzisiaj mamy do czynienia z takimi ekscesami i myślę, że nacisk dyplomatyczny właśnie, ale jednak dość stanowczy na władze Wielkiej Brytanii, żeby w trochę bardziej energiczny sposób przeciwdziałały tego typu sytuacjom i żeby próbowały jednak załagodzić tę atmosferę. Mało niestety było, chociaż były to słowa godne uwagi i pochwały na pewno jeszcze byłego premiera Davida Camerona, który po którymś tam zajściu bardzo wyraźnie podkreślał rolę Polaków na wyspach, pozytywną ich wkład na przykład w rozwój brytyjskiej gospodarki, ale wydaje mi się, że takich głosów jest wciąż za mało. Ale czy taki kontrargument brzmi w ten sposób, że oczywiście, tak jak mówię, dochodzi do tego typu zaś, ale jednak ich skala jest mimo wszystko bardzo niewielka. Są to tak naprawdę często napady bandyckie albo organizowane przez właśnie chuliganów czy bandytów, że gdyby w ten sposób ktoś się Polską interesował i przypadkami, kiedy dochodzi do aktów przemocy, no to byśmy byli pewnie niespecjalnie szczęśliwi, gdyby każdy przykład takiego ataku bandyckiego był traktowany jako element rasizmu czy ksenofobii.
Brytyjska policja prowadzi nadal śledztwo w tej sprawie, ale wiele wskazuje na to, że to było podłoże tego ataku. Zresztą słychać to w głosach Polaków, którzy wypowiadają się w mediach, Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, że coraz trudniej im jest tam na miejscu, kiedy wychodzą na ulicę, mówią po polsku i widzą, jakim wzrokiem są częstowani przez swoich sąsiadów, bardzo im nieprzychylnych. Chociaż są oczywiście głosy także inne Brytyjczyków, którzy są oburzeni takim, a nie innym zachowaniem swoich rodaków właśnie wobec... No była demonstracja przecież po śmierci tego Polaka. 700 osób się pojawiło w Harlow, tak, więc nie jednak... Nie tylko Polaków oczywiście. Tak. Natomiast myślę, że im wcześniej zadziałamy, im wcześniej i w bardziej stanowczy sposób będą o tym mówiły polskie władze, tym lepiej, tym łatwiej będzie zatrzymać tę spiralę, bo... Czyli to jest forma takiego działania prewencyjnego, jak rozumiem. Zgadzam się tak? z panem redaktorem, że oczywiście skala jeszcze nie jest wielka, no ale jednak mówimy o śmierci konkretnego człowieka, więc myślę, Brytyjska policja chyba podawała, że jest 17 przypadków tego typu ataków, w których można domniemywać motywy, nazwijmy to, rasistowskie czy ksenofobiczne. Tak, i na niestety, Polaków, tak, i niestety szczególnie Wielka Brytania jest takim przykładem. Pamiętamy tę historię z kilka dni po referendum, kiedy w jednej z miejscowości pojawiły się kartki, na których nazywano Polaków robactwem. Więc moglibyśmy stworzyć oczywiście taką litanię tego typu ekscesów, tego typu incydentów. I myślę, że one są na tyle niepokojące, że trzeba reagować. Warto na to jak najszybciej reagować. Skoro mówimy o Wielkiej Brytanii, 16 września w Bratysławie odbędzie się szczyt unijny, który ma być głównie poświęcony skutkom Brexitu. Tylko jak popatrzymy te skutki Brexitu tak na chłodno, to ja mam wrażenie, że one są całkiem inne niż to, co prognozowano. No, Financial Times albo duża część prasy ekonomicznej wieściła Armagedon. Tymczasem produkcja rośnie, bezrobocie spada, fund się umacnia. Może te wszystkie... Dobrze, ale pamiętajmy jeszcze, że Brexitu jeszcze nie ma. Tak, Wielka Brytania wciąż jest członkiem Unii Europejskiej. Ale te przewidywania dotyczyły skutków głosowania. To znaczy przewidywano, że jeśli Brytyjczycy zagłosują tak, a nie inaczej, to te efekty od razu będą widoczne. Na razie przynajmniej ich nie ma. Być może to jest trochę tak, że że to są takie kasandryczne wizje, a rzeczywistość jest całkiem inna. Niewiele czasu upłynęło tak naprawdę od referendum. Rzeczywiście takie krótkoterminowe efekty nie są aż tak negatywne, jak przewidywali to niektórzy komentatorzy i eksperci. Londyńska giełda się nie zawaliła. Brytyjski eksport nadal ma się dobrze. Cała gospodarka się rozwija. Natomiast słychać tu i ówdzie sygnały świadczące o tym, że w dłuższej perspektywie to może się bardzo niedobrze odbić na brytyjskiej gospodarce. Firmy, które zapowiadają wyjście z Londynu i przeniesienie swoich siedzib gdzie indziej. Na przykład do Warszawy? Nie wiem, czy do Warszawy. No, ja oczywiście trzymam kciuki za misję wicepremiera Morawieckiego, który ostatnio był w Londynie i namawiał właśnie menedżerów, prezesów firm obecnych w Londynie, żeby zastanowili się, czy w przypadku Brexitu nie warto przenieść swojej działalności, przynajmniej częściowo, do Warszawy. Oczywiście byłoby to bardzo, bardzo ciekawe i pozytywne zjawisko także dla polskiej gospodarki, chociaż konkurencja jest ogromna. Pamiętajmy, ale wtedy przynajmniej byłby jeden na pewno widoczny, pozytywny Paryż skutek. Na przykład i władze francuskie zacierają ręce, żeby nowy Londyn powstał w Paryżu. Musimy kończyć i miejmy nadzieję, że ten nowy Londyn jednak pojawi się, o ile się gdzieś pojawi, to w Warszawie. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Prezydenta. Dziękuję.